Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. To nie jest na żywo, więc nie musisz się martwić. Ile godzin jechałeś do Krakowa? Niestety spóźniłyśmy się na warsztaty z tego, jak narysować swój portret i nie mamy teraz takich pięknych portretów jak dzieciaki, które od Zosi Dzierżawskiej, która rysowała dla opowieści Na dobranoc dla młodych buntowniczek parę postaci. No, my tak nie narysujemy. Cześć Natalia, jaki masz humor? Wspaniały. Nasz pierwszy dzień na Konradzie, jest to czwartek. Zaczął się od tego, że miałyśmy dużo pracy niezwiązanej z festiwalem. Na przykład Natalia spisywała wywiad z Danem Brownem. Co ciekawego powiedział ci Dan Brown? Powiedział mi, że nigdy nie ma problemu z tym, że siedzi sobie przed białą kartką i nie wie, co napisać, bo chodził do takiego liceum, które ukończył też Mark Zuckerberg, w którym... Tego ci nie powiedziałam, żeby cię zaskoczyć przed kamerą. Ona tak zawsze robi. Którym codziennie musiał pisać, ale tak codziennie, na historię, na biologię, na polski, na matmę, dobrze, o matmę może nie, ale z wszystkiego pisał jakieś wypracowania. Później poszedł na uniwersytet, gdzie też studiował pisanie i teraz nie ma takiego problemu, żeby nie wiedział, co pisać. Jedyny problem, który ma, to taki, że coś pisze i to mu się nie podoba. Ale powiedział, że to jest według niego różnica pomiędzy dobrym i złym pisarzem, że dobry wie, kiedy pisze źle. I wtedy wykorzystałam ten moment i zapytałam go, co on sądzi o tym, że wielu krytyków uważa, że on zawsze pisze źle. Co odpowiedział, to pewnie musicie przeczytać jutro. Nie zdradzisz wszystkie odpowiedzi. A my, słuchajcie, idziemy teraz na debatę, w której mogłybyśmy być ekspertkami. Co prawda biorą w niej udział Kamil... Kamil Bałuk i Mariusz Szczygieł. Ale jest to, słuchajcie, debata o życiu w moim mieście. Ja mieszkałam w Witnicy, mieszkańców 7 tysięcy, a ty, Natalia? W Dzierżoniowie, mieszkańców 38. No, więc jak wiecie... Albo koniec. To jest jakieś straszne miasto, dlatego właśnie trzeba żyć w małym miasteczku. Autorzy tych reportaży to są bardzo młodzi autorzy, starze, studenci, absolwenci Polskiej Szkoły Reportażu, czyli nieznani autorzy rzucili się na bardzo niszowy i mało atrakcyjny temat, a państwa jest tu tyle osób wśród publiczności. Zaczynam? Kinga Gałuszka, aktorzy drugoplanowi. No właśnie, to jest taka opowieść o seniorach, którzy postanowili zostać aktorami. Wydaje mi się, że jednak pierwszoplanowymi, niekoniecznie drugoplanowymi. Najbardziej pozytywny tekst z zbiorniku. Marcin Koczów, Józefów, czyli jak to zrobić bez pompy? Pan zna takie powiedzenie, zestraj się, a postaw się? Słyszałem. No to my się kilka lat temu właśnie zesraliśmy. Fontanna stanęła, ale już na wodę nie było sianka. Z Zielonej Góry, Kosuchowia Dens. Michał tłumaczy w swoim tekście, co dla Kożuchowa, jak ważne są disco polo i alkohol, choć brzmi to tak bałamutnie, jakby było powierzchowne, to wydaje mi się, że dociera do głębi tego miasteczka. Ale zwłaszcza, że to jest też tekst o tym, jak władza postanowiła za pomocą disco polo miasto postawić na nogi. Kożuchów ma niespełna 9 tysięcy mieszkańców, a na Kozuchowia Dens przybyło 12 tysięcy mieszkańców, więc więcej niż tam na stałe mieszka i wielki to jest sukces, to co roku się odbywa, więc państwo musicie też uczestniczyć, myślę. Chociaż Biedronka była remontowana i to sprawiło, że o za 1 000 000 złotych mniej się alkoholu sprzedało w tym roku, więc tak ekonomicznie ten. Stasia, budzisz dzikość miasta. Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze Monika Prończuk. Monika Prończuk, Międzyrzec Podlaski. To jest tekst o tym, dlaczego Adela Biber siedzi przy drewnianym stole w Tel Awiwie i robi pierogi, a bardziej dlaczego liczy po polsku, mieszka w Tel Awiwie i jak to się dzieje, że niby jesteśmy w Międzyrzecu Podlaskim, a jesteśmy w Izraelu. To teraz dzikość miasta, Stasia, budzisz. No to jest jedno z niewielu ostatnio realizacji stylu Gonzo Journalism w polskim reportażu. A co to jest Gonzo, to możecie się państwo dowiedzieć z ostatniego numeru książek. Mariusz Szczygieł o tym pisał, albo spotkać się ze Stasią Budzisz, jego autorką w tym zbiorze. Rafał Grącki, takim go ochrzciła. Historia pewnej miłości z
miejscowości Połczyn Zdrój. Agnieszka Rządło i tak się czeka. No właśnie. Może Aga zapamięta. Czeka się tam na kobiety, czeka się na komunałkę, czeka się na kota. Jak również rzeczą się dzieci poochroniarskie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest za zjawisko. Dziecko poochroniarskie to jest jak przyjeżdża festyn do miasta, to przyjeżdżają też rośli, młodzi, rozpłodowi mężczyźni, którzy zostawiają potomstwo. I potem to potomstwo, jeśli to kolejne są lata i sezony, można też korzyść finansową ciągnąć. Z tego okazało się, że to powszechne jest tam, gdzie festyn dociera. A gdzie festyn nie dociera, dzietność na poziomie 1,38, czyli średnia Polska. Marta Podbielska i powie sama, La Badiena to miłość. To jest tekst Hosseina i to jest właściwie tekst o miłości polsko-litewskiej na pograniczu, który jest zawsze historycznie bardzo rozszarpany, a jednak łączący. Mi się podoba tam taki cytacik, jak Państwo próbują ustalić, kto jest Litwinem w ich małżeństwie. Martyna Wojtkowska, Syndrom Małego Gniazda. To jest opowieść o tym, jak to jest wrócić do swojego rodzinnego Sokołowa i pytać ludzi, co ja tam właściwie mam do roboty. Taka ciekawy komentarz jednej z osób, z którym przeprowadziliśmy wywiady, że nie sztuką jest wyjechać z małego miasta, sztuką jest wrócić. I wiele tych historii. Sokołów Podlaski. Tak, Sokołów. Tak, Sokołów jest dużo. Józefowów jest 60, jak Marcin skrupulatnie obliczył, więc trochę tak. W całej Polsce jest 60 Józefowów. Akurat Marcin był w Biłgorajskim, więc żebyście się Państwo nie pomylili, na tej stronie tego projektu jest mapa tych miasteczek i można na każdym miasteczku sobie kliknąć, obejrzeć z niego zdjęcia, przeczytać krótką notkę i w ogóle zobaczyć, bo ja widzę po waszych twarzach, że jak my mówimy Połczyn Zdrój, Międzyrzec Podlaski, to jeszcze wiemy gdzie, Koźminy, Mordy, Krośniewice, Polkowice, bo nie tak mówię długo, to państwo pewnie nie zawsze wiecie, gdzie one są, więc polecamy wam im się przyjrzeć, bo to bardzo zbliża, jak się zobaczy te zdjęcia i te zdjęcia, już nie mówię. Katarzyna Gałek, Kolana się nie palą. Tak po prostu jedzie, a potem przyjeżdża ktoś następny, zerka się, jak on sobie odjeżdża, a potem się patrzy na ten dowód, czy ktoś miły był znajomy, gdzie mieszka, bo te małe krajdoły, wie pani, to mają to do siebie, że można pozwolić sobie na pochylenie się i na poświęcenie czasu. I to też jest taki motyw przewodni o tym, jak daleko jest być może do miasta wojewódzkiego, bo najczęściej byśmy wybrali wyłącznie takie miasta, do których jest więcej niż 80 km do miasta wojewódzkiego najbliższego. Żeby tam nie było też, wiecie Państwo, Zakopanego, który jest też małym miastem, ale nie specyficznym. To jak daleko jest być może do miasta wojewódzkiego, ale czasami bliżej jest do ludzi. I to też jest o tym ten reportaż Kasi. Agata Krawowska, Stanley Tysiąca Wesel i będziesz mówiła teraz ty o swoim tekście. Tak, rzeczywiście mój tekst dotyczy saksofonisty z Wyśmierzyc. Wyśmierzyce to jest najmniejsze polskie miasto, 912 mieszkańców. Jest mniejsze niż wiele wsi polskich, ale dumnie jest miastem pod Radomiem. I rzeczywiście mieszka tam saksofonista, który ma dwa żółte domy oddalone od siebie o 800 metrów i prowadzi trochę podwójne życie jako nauczyciel i jako muzyk. Jako Staszek i Stanley. Jako Staszek i Stanley, tak. Stanley Tysiąca Wesel i Staszek nauczyciel. Oktawia Kromer, TV Czarny w Urugwaju, to już ustawiam. Ten tekst mogą Państwo znać z dużego formatu sprzed kilku tygodni. To jest tekst o tym, jak to się stało, że nawet mieszkaniec Urugwaju może śledzić w internecie, jak Rada Miasta Czarnia obraduje nad budową szaletu. Serdło zdrowo całą Biblię. Całą. A Natalia będzie z nim dzisiaj rozmawiać. A zanim wypuszczę Natalię na spotkanie z artystą, musimy wam pokazać, co miłego nas spotkało. I Natalia pokazuje... Spotkał nas miły człowiek, czyli Wojtek. Nie, że sobie kupił szpór. Nie. Będziemy teraz zadowolone, ha, ha, ha. To nie my. Nie, my tak nie robimy. Uwaga, my właśnie. Mamy od tego ludzi. Browar domowy. Marki Wojtek, Miś. I to jest specjalne piwo. Na krótką przerwę. Naprawdę je mamy. Też pomysł, żeby nazwać je kotletem z bizona, gdyż jest to nasz ulubiony specjał. Ale cóż, wyszło ładniej.
A teraz do pracy. Nie ma spania. Tak, Serge Bloch przyjechał prosto ze Stanów Zjednoczonych, bo dzieli swoje życie między Stany a Nowy Jork. No i miał straszny jet lag i trochę odpływał z tego powodu, ale było to dosyć ciekawe, bo on tu przyjechał promować taką wielką, monumentalną Biblię, którą zilustrował. Wrzuciłyśmy ją do filmu, oni wiedzą. No więc on powiedział, że no jest osobą niewierzącą i to było dla niego interesujące wyzwanie, bo on traktuje tę Biblię tak trochę jak mity greckie, że to jest taka historia o nienawiści, o miłości, o rodzicielstwie, o takie przypowieści, po prostu historyjki, które były dla niego interesujące i fajne wyzwanie. Teraz mówię, że niestety ktoś się do niego zgłosił, żeby zrobić drugą część, czyli Nowy Testament. Mówię, że to jest już bardziej nudne i że nie wie, czy się zdecyduje. Więc wasze ulubione youtuberki ledwo żyją po pierwszym dniu. Tutaj mamy takie zapałki. A jutro... Które trzymają nasze powieki. Co robimy jutro? Nie pozwolę ci skończyć zdania! Wyjeżdżamy do Poznania! Ona nigdy nie była w Poznaniu. Nigdy. Tak, nigdy. Ale jutro zostajemy w Krakowie, tylko idziemy na... Który dał nam już po głowie. Więc idziemy na targi książki. Ale jestem trzeźwa. No i to jest najgorsze właśnie. Zachowuję trzeźwość umysłu przede wszystkim. To jest... No więc trzymajcie jutro kciuki za Natalię i za Justynę, żeby wytrzymała.